Szósta Niedziela Wielkanocna. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie i ja w Was. Kto ma przykazanie o moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę Go miłował i objawię Mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Tak oto przy pomocy łaski Bożej. Dotarliśmy do szóstej niedzieli, wielkanocnej w naszej wędrówce wiary, która prowadzi nas od stacji do stacji, od zasłuchania się w Słowo Boże poprzez podróż przez pustynię, do nowego zasłuchania się w głos Pana w oazie, jakiej, której na imię Niedziela. Od pewnego czasu Jezus zapowiada swoje odejście, przygotowuje nasze serca na przyjęcie daru trzeciej osoby boskiej, na przyjęcie Ducha Świętego. Jak mówiliśmy, Jezus odchodząc zawsze pozostaje, wciąż szuka nowych sposobów pozostania blisko człowieka, wręcz w człowieku. Pozostał z nami w Eucharystii, uczyniąc się więźniem tabernakulum. Nawet tak zbudowane jest tabernakulum, że ono w pewien sposób przypomina więzienie. Zamykamy Pana Jezusa na klucz, na całą noc. Jezus zostaje w tym więzieniu dla nas. Oto jest szczyt wolności uczynić się więźniem miłości. Jezus z miłości do, do nas i do Ojca uczynił się naszym niewolnikiem. Pięknym przykładem takiej niewoli miłości jest osoba Maryi, która oddała się w tę niewolę miłości. Ta gra słów pozornie sprzecznych, niewola, miłości, wskazuje na istotę prawdziwej wolności. Że człowiek jest wolny wtedy w pełni, kiedy odda się Bogu. Odda mu się bez reszty. To jest bardzo proste, a zarazem bardzo trudne. Dzisiaj Jezus, który jest niewolnikiem miłości, przypomina nam o tym, że odchodzi i że chce posłać nam ducha świętego. Będę prosił Ojca, a da Wam ducha prawdy. Jeśli mnie miłujecie, Będziecie zachowywać moje przykazania. Poprzez miłość spływa łaska Ducha Świętego, tylko miłość uzdalnia do zachowywania przykazań. Ja będę prosił Ojca, ile pokory jest w tych słowach. Syn będzie prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze Ducha Prawdy. Kto? Lub co jest moim pocieszycielem? Co mnie pociesza? Czy jest to duch prawdy, duch miłości, czy jest to może duch tego świata? Często zadaję sobie to pytanie, aby rozeznawać te tęsknoty w sobie i aby szukać prawdziwego pocieszenia. Tak często w świecie szukam pocieszenia, pragnę, aby świat zrozumiał. Moją krzywdę, mój ból, moje osamotnienie, moje cierpienie. I może liczę na to, że ten świat mi to wszystko wynagrodzi. I bardzo często jestem rozczarowany. I Bogu dzięki. Rozczarowanie jest tutaj łaską, bo ono pokazuje mi, że świat nie pocieszy mnie. Da chwilowe, chwilowe wytchnienie. Da może nawet jakąś chwilową radość, ale nie da prawdziwej, głębokiej pociechy, która płynie od Ducha Bożego, od Ducha, którego obiecuje nam Syn Boże. Padają dzisiaj też takie trudne słowa, że Ducha Prawdy świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi i go nie zna. Ale Wy go znacie. Poznajecie go poprzez miłość. Poprzez yy, więź ze mną, poznajecie go w moim słowie, we wszystkim, co powiedziałem i co uczyniłem. Poznajecie ducha świętego, wpatrując się w moją miłość do ojca. Ta miłość odsłania osobę ducha świętego. I ta pociecha wielka, nie bójcie się, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I pragnę zabrać was do siebie, jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał. Te słowa zasmuciły serca uczniów, którzy stworzyli z Jezusem głęboką więź. Dlaczego ma odejść? Dlaczego ma ich zostawić? Nie chcą być sierotami, nikt nie chce być sierotą. Każdy pragnie więzi, głębokich relacji. Jeżeli je już stworzy, to pragnie je ocalić. Jezus to wie, dlatego robi wszystko, aby na nowy sposób z nami pozostać. Widzicie mnie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. I przyjdzie taki dzień, w którym poznacie, że, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie, a ja jestem w Was. Tak, Duch nas oświeca, że miłość. Objawia się i wyraża i realizuje wtedy, kiedy zachowujemy przykazania. A przykazania możemy zachować tylko mocą owej miłości. Tylko miłość może nas uzdolnić do zachowywania przykazań. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie zachowywać przykazań, ale może od Boga, od Ducha Świętego przyjąć tę łaskę. Najpierw jest zachwyt nad miłością. Najpierw jest spotkanie, rozmiłowanie się w osobie Jezusa, w rozmiłowanie się w Trójcy Przenajświętszej i z tej miłości wynika chęć życia wedle woli Trójcy Świętej. Wola zachowywania przykazań. Miłość rodzi miłość. Miłość domaga się miłości. Ci, którzy miłują Syna, miłują Ojca, w Duchu Świętym. Życzmy sobie, aby to przygotowanie do zesłania Ducha Świętego, poprzedzone jeszcze w niebowstąpieniem, było dla nas szczególnym czasem czynienia z siebie samych, niewolników miłości. Jeśli wolno mi nadać tytuł tej niedzieli, to dałbym jej nazwę. Niedzieli pocieszenia.